Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. No i co nam zostało? Mecz o wszystko chyba. Mnie brakuje cały czas analiz Jacka Gmocha, bo on potrafił zawsze tym rysowaniem na ekranie kolorowych flamastrów wytłumaczyć nam rzeczywistość, dlaczego te bramki padły, dlaczego to jest, czasami tak zamazał, że nie wiadomo o co chodzi, ale zawsze człowiek się odstresował na wesoło. Jak w kulturalnych słowach opisać to, co wczoraj wydarzyło się w meczu Polska-Słowacja, przegranym naturalnie 1-2? Mi zostaje tylko zaprosić na Kusocińskiego na Stadion Śląski w... Ale tam pan teraz, o lekki jeszcze porozmawiałem, pan się zmierzy z problemami. Ale nie, bo tam naprawdę można zobaczyć sportowców, którzy będą walczyli, no. A to na czym polega problem? Tak, pan kiedyś w piłkę grał podobno i to z ministrem Bańką. Graliśmy. Podwórkowy mistrz sztychów. Mamy jednego z lepszych piłkarzy na świecie, mamy większość tej kadry, to gra w silnych europejskich ligach, to gra, a nie siedzi na ławie, jak to kiedyś było. I co z tego wychodzi? No, nie wiem, Polski Ład wychodzi na boisku. Mówiąc wprost, nie ma drużyny, która by walczyła o każdy metr boiska i to było wczoraj po prostu widać, tak? Nie ma też lidera w tej drużynie. No i przykro się na to patrzyło, z bólem serca, bo zawsze te oczekiwania, szczególnie w tego meczu otwarcia, są wielkie. No ale tak jak powiedziałem, no, ja zapraszam na Stadion Śląski, na Kusocińskiego, tam będzie naprawdę prawdziwe emocje i tam nikt nie odda. No dobrze, jak pan już tak... 20 od 12.30. Jak pan już tak wprowadza, to inne jeszcze dobre wieści ze stadionu, który nomen omen zwolnił Jerzego Brzęczka ze stanowiska trenera reprezentacji. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce na Stadionie Śląskim w roku 2028. Tak. Będą. Tak, za 7 lat. To pan jeszcze tak długo zamierza być marszałkiem? Nie, panie redaktorze, to ojcem prawdy jest czas. Pan bardzo dobrze o tym wie. Nasza kadencja się kończy teoretycznie w 2023 roku, a jak potem się układ sił politycznych w regionie ułoży i jaki będzie sejmik, to zobaczymy. Ale ja się osobiście cieszę, że mamy tą wielką imprezę, bo to jest wielka impreza, historyczna. Nigdy Polska, nigdy Śląsk nie organizował tak wielkiego wydarzenia sportowego. To jest wielkie wyzwanie, ale też myślę, że Federacja Europejska pokazała, że może nam zaufać, że robimy dobre wydarzenia na dobrym poziomie. A temu marszałkowi, który będzie to organizował, to życzę samych sukcesów i tego, żeby nasi reprezentanci w czasie tych mistrzostw pokazali przede wszystkim. Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że Śląsk będzie na ustach całej Europy. Panie marszałku, jednego tego nie rozumiem, próbuję, proszę mi pozwolić to zrozumieć, bo procedura wyłaniania organizatorów. Walczyliście jeszcze niedawno o mistrzostwa... Z Rzymem to już był... Były repasaże, ale wcześniej to jeszcze trzy inne miasta. Był konkurs, trochę dziwny z tym Rzymem, ale był. Kilka miesięcy później ogłaszacie, że... I to był rok 2024, kilka miesięcy później ogłaszacie, że macie 2028. Co, już bez konkursu? Nie, panie redaktorze, bo mówiąc wprost, ta nasza oferta na Rzym była bardzo dobra. Co wybieraliśmy, znaczy naszym, na 2024 była bardzo dobra, co przegraliśmy z Rzymem, tak? Bądźmy precyzyjni. Rozumiem, ale był konkurs, teraz nie ma konkursu? Sekundkę, ja panu to wytłumaczę. To była bardzo dobra oferta aplikacyjna, została wysoko oceniona, ale nasz budżet na tą imprezę no był mniejszy niż to, co proponowali Włosi. Można powiedzieć, od tej strony finansowej przegraliśmy, ale federacja postanowiła dać nam szansę, bo nie powiedzieliśmy, że nie wiemy, czy przystąpimy do kolejnej aplikacji na 2028 i nie podjęliśmy takiej decyzji, że będziemy aplikować, no bo wiadomo, że trudno się... Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, jest z nami. Za sekundę dokończamy w dogrywce w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski jest z nami. Po raz drugi witamy pana, witamy państwa. Witam serdecznie. Panie marszałku, to jeszcze raz wracam do mojego pytania sprzed chwili. 2024, Mistrzostwa Europy w lekkiej na Stadionie Śląskim. Był konkurs. Przegraliśmy na ostatniej prostej z Rzymem. 5 miast ubiegało się o organizację tej imprezy. W 2028 dostajecie organizację tych mistrzostw bez konkursu?
jakby to powiedzieć, w trybie pozakonkursowym to tak nazwał, ale wynika to wprost to z tego, co powiedziałem, że nasza oferta była bardzo dobra i została bardzo dobrze odebrana przez federację. To jest raz. Myśmy też nie potwierdzili, że będziemy składać aplikację na 2028 rok. No i zaczęły się rozmowy... Ale to raz jest konkurs, raz nie ma. Zaczęły się rozmowy kuluarowe z European Athletics na temat właśnie ewentualnie organizacji 2028 mistrzostw. Zaczęliśmy o tym szerzej rozmawiać. Federacja też chciała ogłosić konkurs, ale potem stwierdziła, że ta oferta jest tak dobra, a szczególnie organizacja też 1-2 maja Mistrzostw Świata w sztafetach, gdzie też World Athletics no, wystawił nam wysokie noty. Stwierdzono, że warto nam dać szansę i warto zainwestować w ten projekt, który zaproponowaliśmy na 2024 rok, tylko że 2028 roku. Więc, no, panie redaktorze, nie ma co ukrywać, byłoby chyba wielkim nieszczęściem, gdybyśmy z takiej oferty nie skorzystali. Tym bardziej, że pierwszy raz w historii tak federacja podeszła do rozdawania właśnie tych imprez. A więc... to wie pan, jak to wygląda z boku. Ja rozumiem, że oferta, ta aplikacja Śląskiego była mocna, no bo przecież byliście właściwie zwycięzcami tego wyścigu w 2024. To Rzym na ostatniej prostej dokoptowano. No właśnie, czy teraz wygląda to tak, jakbyście sobie po prostu kupili te mistrzostwa? Nie, panie redaktorze, nie. To nie o to chodzi. Myśmy zaproponowali budżet póki co taki sam, jak proponowaliśmy na 2024 rok i taką umowę podpisujemy na 2028. Czyli to jest jaki budżet? 100 milionów? Około 100 milionów. Wstępne szacunki mówią, że takie wydarzenie będzie kosztowało. 100 oczywiście, milionów złotych. Tak. Oczywiście do tego dochodzą gwarancje rządowe, wsparcie sponsorskie, ale z drugiej strony no, tutaj będzie szereg działań, że na pewno budżet województwa tak wielkich wydatków by nie uniósł i to jest oczywista oczywistość. Ale z drugiej strony myślę, że stworzył się na stadionie dobry zespół do organizacji takich wydarzeń, pozyskujących partnerów handlowych z różnych stron świata. Wierzę, że naprawdę będzie to sukces nie tylko pod względem organizacyjnym, ale także komercyjnym. Ja słyszałem, że to 100 milionów to może być mało, to tam ale, 200 milionów nawet. Panie redaktorze, a tych partnerów zobaczymy. To wie pan, Polska Grupa Górnicza, tam pamiętam, nie, że... Nie, ale wie pan, jak tam umowa sponsorska z PGG? No wiadomo, że sytuacja z PGG się załamała o sytuacji rynkowej i te rozmowy zostały zamknięte, bo sytuacja rynkowa doprowadziła do tego, że PGG jest w trudnej sytuacji finansowej i w ogóle nikt o takim wsparciu już potem... Stać nas? Stać nas? Was? Panie redaktorze, myślę, że nie po to wydaliśmy 650 milionów i spłacamy ten kredyt za ten stadion, który się budował tyle lat, tak? Już nie wracajmy do tej historii, bo tu też można by przytoczyć wiele faktów. Chyba po to, żeby robić wielkie wydarzenia, a nie żeby stał pusty. Do których trzeba jeszcze dopłacać duże pieniądze. A taka jest rzeczywistość sportowa. Ten stadion to jest w ogóle niezwykłe miejsce, trzeba przyznać, Stadion Śląski. Co pan tam robił ostatnio z Czechami na tym stadionie, którzy, jak mówią pańscy koledzy z partii, to nam, wie pan, uczestniczą w spisku przeciwko Polsce i polskiej energetyce. My podpisywaliśmy umowę o współpracy z krajem moravsko-śląskim. I oczywiście jednym z elementów tych wizyty była wizyta na stadionie z hejtmanem Iwo Wondrakiem. Ja tu też pragnę podkreślić, żeby region mógł taką umowę podpisać, musi mieć zgodę MSZ-u. Myśmy taką zgodę uzyskali, bo takie są kompetencje strony rządowej. Za chwilę podpisujemy umowę z Nadrenią Westfalią, lada dzień. Z też Niemcami mamy też się marszałek dobrze dogaduje z Czechami. Może pan jakąś korepetycję z dyplomacji będzie nie, rządowi rząd ma udzielał. Bardzo dobrą politykę, walczy o nasze interesy na różnych frontach. Nie ma lekko, bo to są trudne tematy i ta rzeczywistość międzynarodowa jest bardzo trudna. My się skupiamy na naszych kompetencjach. Kraj moravsko-śląski też jest na etapie transformacji. Oni odchodzą od węgla. Na Śląsku też została podpisana umowa społeczna. Nadrenia Westfalia też odeszła już od węgla bardzo mocno. I myślę, że wymiana tych doświadczeń jest dla nas bardzo ważna, żeby tworzyć dobre projekty, dobry program na tą zmianę po węglu. Panie marszałku, Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, wszedł do Rady Nadzorczej Parku Śląskiego. Cóż to za gambit królowej, że tak się nie, wyrażę. Czemu? Z panem prezydentem mamy dobre relacje, współpracujemy. No zauważyłem, myślę, ale czemu akurat prezydent się warto dać mu szansę do warto takiej dać współpracy. Mu szansę? Tak, oczywiście, że tak. No jest samorządowiec, który zdobył już pewne doświadczenie swojej pracy. A co decydowało o tej nominacji? Myślę, że, ale nie, no mówiąc wprost, wie pan, to jest prezydent jakby nie było średniej wielkości, ale przyzwoitego miasta. Średniej? No średniej wielkości, ale miasta, które w ostatnich latach
przeżywał duże problemy, a przez ostatnie dwa lata w mojej ocenie dość dobrze się rozwijał. Udało się pozyskać dużo środków dodatkowych na rozwój. Myślę, że pan prezydent jest dość skuteczny, ale panie redaktorze, przecież takich, jak to pan to ujął, takich gambitów tutaj, to w każdym mieście bym w Parku Śląskim to jest jedyny samorządowiec. Od prezydenta moich ukochanych Tychów po prezydenta Sosnowca. Prezydent Świętochłowic jest jedynym samorządowcem, który wchodzi w skład w ogóle struktury Parku Śląskiego, to znaczy, że jest najlepszy. Najlepszy nie, dlaczego pan twierdzi, że to jest zły pomysł? Posiada odpowiednie kompetencje i uprawnienia do zasiedlenia w organach spółek prawa handlowego, więc zobaczymy, jak pracuje na tym poziomie. To jest bardzo dobra rada, to trzeba w mojej ocenie. Jak zawsze. Świętochłowice w ogóle nie graniczą z parkiem. Może panu chodziło o prezydenta Siemianowic? Nie. Siemianowice spokojnie. To są leżą przy parku. Wie pan, tak zwana, to miasto? To jest tak zwana wola właścicielska i ja z tych uprawnień skorzystałem. O panu prezydencie Begerze mam dobre zdanie jako samorządowcu, więc warto wspierać ten proces na zdrowie. To jest nagroda szczególnie, za... Nie, no, na, za zbliżenie prezydenta Begera z Prawem i Sprawiedliwością. Takich nagród ja nie rozdaję. To ja panu powiem. Nie jest to nagroda za zbliżenie. To nie jest w moim żadnym absolutnie interesie. A dlaczego, jaka nagroda? Nie wiem, w jakim charakterze? No nie wiem, finansowym chociażby. Wie pan, jak pan popatrzy na prezydentów dużych miast na Śląsku, tak jak powiedziałem panu przed chwilą, zacznijmy od Tychów, a skończymy na Sosnowcu, to w jakichś takich dziwnych układach tak samo można powiedzieć, że ci prezydenci też dostali nagrodę od swoich innych kolegów. To czemu pan też powiela te dziwne układy? Znaczy, ja nie powielam. Ja powiedziałem, że ja oceniam pana prezydenta Begera bardzo dobrze i to nie jest dla mnie, jakby to powiedzieć, żaden problem. Wiele razy powołujemy członków Rady Nadzorczej i ich zmieniamy po jakimś czasie. Tam nie jest ta funkcja dana raz na zawsze. Trzeba być po prostu dobrym członkiem Rady i kontrolować spółkę i dawać właścicielowi jak najwięcej informacji o tym, co się dzieje. Był taki przewodniczący Rady Nadzorczej, który potem został szefem Parku Śląskiego nawet też w takich specyficznych okolicznościach. Ale KSH na to pozwala, że można oddelegować członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji. Ale zostawmy to. Słyszał pan, panie marszałku, słyszał pan o ustawie antykorupcyjnej. Kukiz dogadał się z PiS i ta ustawa właśnie weszła do Sejmu. Tak. Myślę, że to jest ciekawy ruch. Ruch. Projekt zakazuje, cytuję, między innymi łączenia wykonywania pracy w spółkach z wykonywaniem mandatu posła, senatora oraz ze sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Nominacja dla Begera jest centralnie wbrew przepisom, które uchwalić pańska partia. Przepisy zostaną uchwalone, a mówi się o nich już od dawna, to nie jest tak. To wczoraj, oczywiście. Kukiz Kaczyński. Nie, o tych przepisach tutaj w Prawie i Sprawiedliwości mówiło się już od dawna, to nie jest tak, panie ustawa redaktorze. W Sejmie, dopiero od paru tygodni. Okej, ale mówiło się o tych zmianach już od dawna, to panu potwierdzam. Naprawdę. Wiatr zmian jeszcze nie dowiał do Urzędu Marszałkowskiego. Nie, oczywiście my przestrzegamy litery prawa, jak taki przepis, taka regulacja zostanie wdrożona, oczywiście wszystkie osoby, które będą ją naruszały, zostaną odwołane i nie ma tutaj żadnej dyskusji. To panu Begerowi, prezydentowi Begerowi, to może tam na parę miesięcy pan nie, posadę załatwił. Panie redaktorze, ale to tutaj nie ma naprawdę żadnej jakiejś wiedzy tajemnej materii, nadmaterii, czarnej dziury, czy antymaterii, która by tworzyła tą rzeczywistość. Dawajmy sobie szansę. Myślę, że po owocach poznamy tej pracy, jak to wygląda. Czemu nie prezydent Katowic? Czemu nie prezydent Siemianowic? Których miasta graniczą z Parkiem Śląskim. Prezydent też w Radzie Nadzorczej Kolei Śląskiej i to nie jest żadną tajemnicą. Jeszcze z wykształcenia to jest... wiceprezydent Katowic. Nie, pan prezydent Krupa zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Śląskiej. To nie jest też żadna tajemnica. Ukończył transport, jest doktorem z tego tytułu, ma tytuł naukowy. I czy to jest coś złego? Uważam, że świetnie się angażuje w tą pracę. Mamy wiele rozmów na temat tego, jak koleje rozwijać, jak wspierać te procesy, jak rozwiązać problemy. No, wie pan, doświadczenie prezydenta, burmistrza, to jest duży handicap takiej pracy. Doświadczenie prezydenta w różnych Begera, obszarach, to, naprawdę. To jest naprawdę duży handicap i to pomaga w rzeczywistości, w rozwiązywaniu problemu. Ale to jest pana ocena, ja ją szanuję, niekoniecznie muszę się z nią zgadzać, ale taka jest nasza wspólna, lokalna rzeczywistość. Tak jest, nasza wspólna rzeczywistość. Atak na klasę średnią, podwyższanie podatków, centralizm zamiast samorządności, do tego jeszcze brak szacunku dla koalicjantów, to jest utorowanie drogi do przejęcia władzy przez opozycję. Tak z grubsza o Polskim Ładzie mówi kto? Nie wiem, pan. A różni tam gadają różne rzeczy. Różni. Jarosław Gowin, wicepremier. Czasami ja wicepremier uważam, tego rządu? Pan z kolei, samorządowiec przecież.
Polski Ład chwali. Oczywiście, że chwalę, bo 18 milionów Polaków skorzysta na tej zmianie. Pan domek z płaskim dachem 70 metrów by postawił tymi rękami, czy nie? Może i bym postawił nawet 70, czy tam 69 metrów, ale te zmiany są pozytywne w wielu obszarach. W jakich obszarach Polski Ład będzie w stanie wspierać transformację Śląska? Choćby aspekt finansowy jest tutaj bardzo istotny, że nasi mieszkańcy, nasi obywatele będą mieli więcej środków finansowych, bo będą płacili mniejsze podatki. Tak? Myślę, że to jest bardzo czytelne i są bardzo mocno przeliczone i wyliczone. Atak na klasę średnią, panie marszałku. Ale jaki atak na klasę średnią? Jarosław Gowin. No ale wie pan, no ja też nie będę podatki. Się doszukiwał głębi intelektualnej w słowach o ataku, bo ja tego ataku nie widzę, więc przyjmuję to z niezrozumieniem i pracujemy dalej. Ale w jaki sposób ten Polski Ład zamierza wesprzeć, czy będzie wspierał transformację Śląska? Bo tego próbuję zrozumieć. Panie redaktorze, jeżeli mieszkańcy naszego regionu będą mieli więcej środków w swoich portfelach, więcej środków finansowych, będą płacili mniejsze podatki, z pewnością będzie im się żyło lepiej. Nie wiem, co w tym jest złego, Polski Ład będzie wspierał każdą transformację każdego regionu. Są obniżane. Nie wiem, co w tym jest złego. No to, panie redaktorze, dlatego nie rozumiem tej głębi intelektualnej, ale cóż mogę zrobić? Ministerstwo Finansów, panie marszałku, podliczyło, ile samorządy, ile będzie kosztował samorządy Polski Ład. To jest 10-11 miliardów złotych rocznie. Nie? To jak się ma udać transformacja Śląska na przykład, ja to rozumiem, jakakolwiek ja to transformacja, ale chwileczkę, jeżeli rząd, jak ostrzega Gowin, zrobi w samorządach po prostu jesień średniowiecza. Panie redaktorze, tak mówiąc też wprost, dla mnie złotówki, czy pan jak płaci swoje podatki, ja płacę swoje, no trafiają do jednej kasy, tak? To jest oczywiste, to jest Urząd Skarbowy, który dzieli później te środki według odpowiedniego algorytmu i te złotówki, nazwijmy, są kwadratowe, które trafiają właśnie z każdego boku do odpowiedniej kieszeni i z tego funkcjonuje nasze państwo, tak? Więc jeżeli będziemy płacili mniej podatków, oczywiście jest to, że tych środków zabraknie. Rząd planuje, z tego co słyszałem, rekompensaty finansowe dla samorządów, ale z drugiej strony to też jest rozwój dla mieszkańców, tak? Finansowy, żeby żyło im się lepiej. Ja bym w te czarne liczby do końca nie wierzył, bo uważam, że odbicie po COVID-zie gospodarcze będzie bardzo mocne, a 2019 rok, panie redaktorze, tak też oczywiście niektórzy prezydenci, burmistrzowie wieszczyli, że to jest zapaść finansów dla samorządów, to był najlepszy rok w historii i w 2020 roku, roku pandemicznym, bardzo trudnym dla wszystkich, udało się naprawdę te dochody samorządów utrzymać na bardzo dobrym poziomie. To jedna nie są trzecia, panie marszałku, prywatne pieniądze. Jest coś takiego jak realizacja zadań własnych przez samorząd. Nie muszę panu tego absolutnie tłumaczyć. Ale same problemy, panie redaktorze, są we Francji, w Niemczech, u naszych partnerów w Republice Czeskiej. Czyli tu nie ma jakiejś takiej cywilizacja zachodu. Ale mniej więcej te same problemy jedna są. Jedna trzecia samorządów utraci płynność finansową. Samorządy liczą straty, podliczają, ile będzie ten Polski Ład jak kosztował. Wiem, że będzie miała problem z finansowaniem wydatków bieżących. Panie marszałku, chwileczkę. Pan może w tej sytuacji, bo pan mówi tak, samorządowcy to nie mają racji, i tak mają dobrze. Może pan jako samorządowiec sam raz posłuchał samorządowców, wsłuchał się w to, co mówią, a nie bezgranicznie ufał premierowi. Ale nie, panie redaktorze, to nie chodzi o bezgraniczne ufanie komukolwiek, to chodzi o czystą logikę. Jeżeli będą środki, które będą w jakimś stopniu wyrównywały ten ubytek dochodów. Tak jak Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy ale lepiej? Wie pan, ale to jest bardzo dobry fundusz. Setki milionów, miliardów popłynęły do samorządów. W jakich, w jakich kryteriach? Panie redaktorze, że czy było tak w przeszłości, jak rządziła Platforma? Nie. To znaczy jak? Że powstał rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Że tak łatwo można było pozyskać pieniądze dla samorządów. No jedni dostawali, inni nie. Wie pan, nie na wszystkich wiadomo starczy i to jest oczywistość, bo ja to, wie pan, też nie. Ale nie wiadomo było na podstawie jakich kryteriów przyznawano te pieniądze. Nie, oczywiście są kryteria, są opisane. Ale gdzie? Panie redaktorze. Związek Miast Polskich pytał o to, nie dostał odpowiedzi. Panie redaktorze, są kryteria, które dotyczyły wsparcia poszczególnych samorządów. Wiele tych samorządów na Śląsku dostało te środki z różnych opcji politycznych i nie dzieliłbym tutaj skóry na niedźwiedziu, że tylko dostaną ci, czy dostawali, którzy są za, albo ci, którzy są przeciw. To tak nie było. No popatrzmy na te liczby, możemy to rozłożyć na czynniki, ale oczywiście taka narracja fajnie się sprzedaje w mediach, że to tylko dla wybranych. To jest nieprawda. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Tak na początek krótko. 6 regionów czy 3 w końcu? Bo rząd cały czas upiera się przy 6. Ze szkodą dla nas. Ja akurat tutaj jestem zwolennikiem 3 regionów.
Co zrobić z Mysłowicami, w których powstaje nowa kopalnia, a nowa kopalnia, jak sam pan niedawno zaznaczył, może pozbawić pieniędzy z funduszu, ale nie tylko jedno miasto, Mysłowice, tylko cały region. No jest to poważny problem. My cały czas zabiegamy na poziomie dwóch komisarzy, pana Timmermansa i pani Ferreiry, o to, żeby jednak takich rozstrzygnięć bardzo drastycznych nie było. Skierowaliśmy wspólny list z podokręgu trzeciego, z tego NACU trzeciego. Czekamy na odpowiedź, że to by była naprawdę niesprawiedliwa transformacja, bo co mają mieszkańcy Rudy Śląskiej, Świętochowic, Siemianowic, Chorzowa do jednej koncesji w Mysłowicach. No pan prezydent Wójtowicz ma tu też poważny problem. Wiem, że ostatnio zaczął się wycofywać z wsparciu tego projektu Mysłowice przecinka 3. My też bardzo negatywnie do tego projektu się odnosimy. Ja cały czas jestem w kontakcie z panem ministrem Kurtyką i staramy się tą sytuację jakoś wyjść, żeby nasi mieszkańcy nie ucierpieli. To nie jest nasza kompetencja przyznawanie tej koncesji, ale na pewno jesteśmy przeciwni temu, żeby jakiekolwiek nowe podmioty o charakterze właśnie tej kopalni na Śląsku powstawały. Ale bo jest koncesja wydana przez ministerstwo. Ten proces toczy się zgodnie z prawem. Z drugiej strony też jest zgoda prezydenta, bo ten proces jest wielowątkowy. No polskie prawo jest skomplikowane w tym względzie. Jest koncesja na rozpoznanie złóż, jest koncesja na eksploatację. Moja prywatna ocena, prywatna jest taka, że ta kopalnia nigdy tam nie powstanie, bo to jest po prostu nieopłacalne. Ale jakby nie mówić, ta koncesja jest na pewno języczkiem uwagi w wielu innych procesach. A to nie tylko pan Jerzy Markowski niedawno mówił, że to jest w ogóle science fiction ta kopalnia. Dokładnie tak. Podzielam te zdanie, że to jest science fiction, bo ona dopiero ma zacząć eksploatację w 2029 roku. To jest totalny, jakby to powiedzieć, kosmos, jeżeli chodzi o... Jak rozwiązać ten problem? My rozmawiamy z komisją, żeby komisja nie karała mieszkańców naszego regionu, bo my chcemy się transformować. Czyli żeby ukarała tylko Mysłowice w tej sytuacji? Nie. Mysłowice też tutaj nie zasługują na mieszkańcy Mysłowic na jakąkolwiek karę, bo ta koncesja została wydana, ale z drugiej strony to nie jest tak potężna produkcja, ewentualna na przyszłość, która mogłaby wpłynąć negatywnie na naszą tutaj śląską rzeczywistość, którą zmieniamy, odchodząc z węgla, no hasło Zielone Śląskie i strategia, którą przyjęliśmy, nas do tego obliguje. Ale jest to precedens. I staramy, zdarzają się precedensy, no taka jest nasza rzeczywistość, ale z drugiej strony uważam, że tutaj wszystkie ręce na pokład, jednym głosem walczymy w komisji o to, żeby jednak takiej zbiorowej kary nie było. Zbiorowej kary nie było, a co z samą kopalnią? Ona powstanie? W mojej ocenie nie powstanie, ale to jest moja prywatna ocena. A kto to rozumiem, że ktoś będzie musiał miasto Mysłowice musi stanąć zablokować tutaj na wysokości zadania i prezydent Wójtowicz musi podjąć takie działania z Radą Miasta, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tak zmienić, żeby tam ta kopalnia nie powstała. Nie da się tego zrobić w sytuacji, kiedy trwa procedura przygotowania tej inwestycji. Procedura trwa, no wiadomo, że kto zapłaci odszkodowanie? Miasto się narazi na odszkodowanie, ale no wie pan, panie redaktorze, też jest jakaś odpowiedzialność miasta za swoje decyzje, które wydają w jakimś stopniu. No i jest to trudny moment, szczególnie dla Mysłowic, bo faktycznie te zagrożenie wykluczeniem ze środków unijnych, jeżeli chodzi o fundusz monitorujący, jest bardzo duże. Panie marszałku, to jeszcze na koniec drobna prośba. Można? Proszę. Nowa dyrektor Muzeum Śląskiego, Maria Czarnecka, 3 razy zapraszałem. Może pan coś pomoże? Ale nie, no panie redaktorze, pan ma taki urok osobisty w tych zaproszeniach, że wcześniej czy później zawsze pan jest skuteczny. Niewystarczający. Dlatego liczę na pański urok osobisty i właścicielski. Nie, ja nie wydaję takich poleceń komukolwiek. Ja chciałbym, żeby pan ciepłe słowo jakieś o mnie powiedział, panie dyrektor. Ale wiem, że jak pan będzie taki nieustępliwy, to wcześniej czy później z pewnością pan się spotka. Jedno dobre słowo, panie marszałku. Pani dyrektor Muzeum Śląskiego. Przekażę, że jest generalnie wielka prośba, ale to już do decyzji pani dyrektor, czy z tej prośby skorzysta. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.